Ramię trójkąta równoramiennego ma długość 8 cm, a kąt przy podstawie ma miarę 67,5 stopnia. Oblicz pole tego trójkąta. Zaczniemy od obliczenia trzeciego kąta w tym trójkącie. Nazwijmy go sobie alfa. Wiemy, że suma kątów w trójkącie wynosi 180, czyli 2 razy 67,5 plus nasza alfa musi nam dać 180 stopni. 2 razy 67,5 daje nam 135 stopni plus alfa to jest 180. Przeniesiemy na prawą stronę równania, czyli mamy 180 stopni minus 135, to nam daje 45 stopni. Teraz znamy już długości dwóch boków w trójkącie i znamy miarę kąta pomiędzy tymi bokami. Możemy więc wykorzystać wzór na pole trójkąta. To jest 1/2 a razy b razy sinus kąta pomiędzy bokami a i b. Podstawmy do naszego równania. A to jest jeden bok trójkąta, u nas wynosi 8 cm. B to jest drugi bok trójkąta, również 8 cm. I mamy sinus kąta pomiędzy tymi bokami, czyli u nas sinus 45 stopni. Dwójka z ósemką nam się skraca, czyli mamy 4 razy 8, to jest 32. W tabeli możemy znaleźć wartość sinusa 45 stopni, czyli mamy pierwiastek z 2 przez 2. Dwójka z 32 nam się skraca, zostaniemy 16 pierwiastków z 2. Jednostką były centymetry, czyli teraz mamy pole w centymetrach kwadratowych.